Loża radiowa. Poseł Platformy Obywatelskiej Tomasz Kostuś, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Państwa redaktorów, witam bardzo serdecznie słuchaczy Radio Pole. Panie pośle, jakby pan skomentował sprawę posła ugrupowania Kukiz 15, Paweł Grabowski, nie będzie zasiadał w komisji do spraw zbadania afery Amber Gold z tego powodu, że ABW nie dała mu ku temu... Hmm, Glejtu, jak tak. to się mówi potocznie. Inwigilowany, podobno Takie są podejrzenia. Ja powiem precyzyjnie oficjalny powód to brak certyfikatu, brak dostępu do informacji niejawnych. Za to odpowiada agencja bezpieczeństwa wewnętrznego. I z relacji oficjalnych wynika, że agencja zło złożyła zastrzeżenia co do, co do e, pana posła Grabowskiego. Cała sytuacja jest bardzo niepokojąca, a przede wszystkim bardzo, bardzo poważna. Jeżeli mówimy w uzasadnieniu o tym, że istniała rzekoma inwigilacja obcych służb, to, Szanowni Państwo, sprawa jest niezwykle poważna i wymaga natychmiastowego wyjaśnienia. I nie wiemy, które to obce służby być może inwigilowały posła Grabowskiego, a także dlaczego. Ja nie chciałbym tutaj brnąć w ten, w ten temat. To jest domena osób, które odpowiadają za bezpieczeństwo, które odpowiadają za sprawy związane z właśnie z wydawaniem takich certyfikatów. Nie wyręczajmy tych agencji, nie wyręczajmy tych służb, natomiast jako. Parlamentarzysta, uważam, że ta sprawa dla dobra wizerunku pana posła, Parlamentu, w ogóle działalności komisji, która została powołana do tego, by wszelkie prawidłowości, wszelka legalność działań podejmowanych wobec Amber Gold została wyjaśniona, zostały do tego powołane. Innymi słowy, uważam, że bezbędnej zbędnej zwłoki komisja śledcza powinna żądać wyjaśnień od ministra, od koordynatora, mówię tutaj o panu Kamińskim, by tą sprawę jednoznacznie wyjaśnić. A każdy poseł musi otrzymać taki certyfikat, czy tylko ten poseł, który zasiada na przykład w danej komisji? Nie musi, to nie jest ob obligatoryjne. Ja wtedy, kiedy byłem członkiem zarządu województwa, wtedy, kiedy byłem wicemarszałkiem, kiedy odpowiadałem między innymi za, za drogi, za, za linie kolejowe, a więc za część infrastruktury krytycznej, taki dostęp miałem i taki certyfikat otrzymałem. I wiem, że to jest długa, żmudna procedura. Proszę mi wierzyć, tego się nie wydaje w ciągu dwóch dni czy w ciągu dwóch tygodni. A jak taka procedura wygląda? No wolałbym nie, nie na ten temat za pośrednictwem Radia Opole nie opowiadać. Proszę zaprosić funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Na wtedy, pewno bardzo na chętnie pewno, szczegółowo nam o tym Wtedy opowiedzą. na pewno o tych detalach powie. Ale to może jest... nie detale, czy, czy jest się przepytywanym, czy wypełnia się ankietę, czy no... Co sprawdzają? To jest bardzo uszczegółowiony kwestionariusz, a następnie rozmowa, na podstawie której weryfikuje się dane, które są potwierdzone w kwestionariuszu. I, I to tak wystarczy. jak powiedziałem, stopień jest bardzo mocno uszczegółowiony, dokładny, są tam bardzo różne, różne pytania. Nie chciałbym wchodzić w szczegóły, nie jestem do tego upoważniony. To jest pytanie raczej do funkcjonariuszy, którzy za te kwestie bezpieczeństwa odpowiadają. Natomiast raz jeszcze powtarzam, to jest precedens. Takiej sytuacji do tej pory nie było. I dla dobra wszystkich, dla obiektywności, skuteczności prowadzonych działań przez Komisję Śledczą, dla wizerunku parlamentu, przede wszystkim dla posła Grabowskiego, którego sprawa dotyczy, powinny być te wszystkie wątpliwości jak najszybciej wyjaśnione. Bo to też ciekawa już na marginesie sprawa, że posła dopiero później się sprawdza. A nie już po tym, kiedy zostaje posłem i zasiada w naszym parlamencie. Proszę pamiętać, że mamy szczególne okoliczności i w Europie, i poza jej granicami to jest kryzys z uchodźcami. To jest wojna na zachodzie Ukrainy. Proszę pamiętać o tym, na wschodzie, przepraszam. To są również kwestie związane z działaniami takimi prewencyjnymi wobec zagrożeń antyterrorystycznych. To jest wojna na, na Bliskim Wschodzie. No mamy taką turbulentną sytuację, dlatego, te kwestie powinny być w szczególności. Priorytetowo traktowane, a wszelkie wątpliwości wyjaśniane. A za chwilę w loży radiowej poruszamy tematy drogowe, to znaczy, będziemy pytać, które z tych inwestycji, które zapowiadano wcześniej, zostaną zrealizowane. Zgodnie z zapowiedzią, będziemy teraz pytali o pieniądze na obwodnice myśliny i niemodlina, które miały się znaleźć w przyszłorocznym budżecie państwa. A z tego, co mówi Platforma, tych pieniędzy nie ma. Nie Zgadza ma się? i niestety wszystko wskazuje na to, że nie będzie, mówię to z żalem i smutkiem, temat został wywołany dzisiaj podczas konferencji prasowej. Myśmy wspólnie z posłem Wilczyńskim mówili na temat budżetu państwa na rok 2017, mówiliśmy o tym, czego dotyczyła debata w Sejmie, mówiliśmy o tym, że budżet jest, mówiąc najdelikatniej, nierozwojowy. Że budżet się nie domyka, że jest on niebezpieczny, jeżeli chodzi o stronę dochodową. Przypominam, że w tych myśmy przed chwilą mówili o tym o tym bezpieczeństwie. Przypominam, że, że w tych turbulentnych czasach w czasie, kiedy, kiedy mamy konflikt na wschodzie Ukrainy, kiedy mamy sytuację brexitu, a więc wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, kiedy mamy generalnie kryzys funkcjonowania. Unii Europejskiej, jako instytucji, w tym budżecie na 2017 nie ma żadnego wentylu bezpieczeństwa. Nie ma żadnych środków pozwalających na to, by elastycznie reagować na to, co będzie się działo na scenie międzynarodowej. Czyli takiej rezerwy? Jak nie ma to, tak, nie ma takiej rezerwy, budżet jest bardzo napięty, zakłada bardzo wysokie dochody, jeżeli chodzi o podatki VAT, o podatki CIT, wreszcie o kwestie związane z poborem akcyzy, uszczelnieniem w ogóle całego systemu podatkowego. Zakłada on bardzo wysokie dochody. Opozycja uważa, że tych dochodów zrealizować się nie da. Opozycja uważa, że ten rekordowy deficyt może w niedalekiej przyszłości Jakimś tąpnięciom na poziomie finansów publicznych. Natomiast państwo pytacie: A ja co to oznacza o... dla opolszczyzny? Tak, rozumiem, właśnie o te tak? inwestycje opolskie. No przede wszystkim oznacza to to, że sztandarowe inwestycje infrastrukturalne, mówię o tych drogowych, kolejowych, niestety, ale w przyszłym roku nie będą realizowane. Mówię niestety, ponieważ wtedy, kiedy zostały one wpisywane na przykład do planu kolejowego, czy do programu budowy dróg krajowych i autostrad miały gwarancję finansowania i rozpoczęcia realizacji w końcówce tego roku i roku przyszłego. Panie pośle, czy zostały, tutaj, zostały wykreślone konkretnie? z tych planów? Nie będzie jej realizacji w roku przyszłym, nie zostały wykreślone, natomiast czekają w bardzo długiej kolejce na realizację. Zgodnie z programem Budowy dróg krajowych i autostrad, przyjętym jeszcze przez panią premier. Ewę Kopacz, ten proces inwestycyjny w przypadku Myśliny i Niemodlina miał się rozpocząć w tym roku. W tym roku miały zostać dopięte wszelkie kwestie związane z aktualizacją dokumentacji i wszelkie sprawy formalno-prawne miały zostać wyjaśnione na tyle, by ten proces rozpocząć. Przypominam, że Myślina miała się właśnie rozpocząć w roku bieżącym, a zakończyć w roku 2019. Nie Niemodlin miał się również rozpocząć w tym roku i również w 2019 się zakończyć. Z tego, co słyszymy, wynika, że te inwestycje rozpoczną się owszem, ale dopiero w roku 2019, A więc proszę zobaczyć z jakim opóźnieniem. I to i tak nie jest pewne, i to i tak nie jest przesądzone. Jest pan członkiem także Komisji to Infrastrukturalnej. To również dotyczy teraz o linię kolejową. Dobrze, dobrze. Chciałem właśnie płynnie przejść. To również dotyczy bardzo ważnej linii, linii tak zwanego korytarza transeuropejskiego europejskiego, który łączy Niemcy z Ukrainą linii E30, linii kolejowej E30, która przechodzi przez nasze województwo i dalej potem na południe w kierunku Krakowa i, i granicy z Ukrainą. Jednym z wąskich gardeł jest odcinek z Opola do Kędzierzyna Koźla. W planie transportowym był on przewidziany do realizacji w roku przyszłym. Były na ten cel zabezpieczone środki. Była ta inwestycja wpisana na liście priorytetowej. Z tej listy spadła i już nie mówimy o tym, czy będziemy realizować wiadukty tak ważne i tak potrzebne w Gogolinie i Zdzieszowicach. W tej chwili pod dużym znakiem zapytania jest realizacja tej linii w ogóle. To ja dopytam jeszcze o te przejazdy. Tego, Jeżeli ich nie ma w przyszłym roku, to kiedy mogą być realizowane te dwa wiadukty? Wiadukty, przepraszam, przejazdy. Wtedy, kiedy zostanie zwiększony zakres prowadzonych prac wtedy, kiedy zostanie dokonana aktualizacja całego procesu inwestycyjnego. Póki co te nasze spotkania z ministrami, póki co te nasze interpelacje i wystąpienia z mównicy sejmowej nie przyniosły żadnego spodziewanego. Spodziewanego rezultatu. Chciałbym, żeby najbliższe spotkanie z panem ministrem Adamczykiem, który odpowiada za infrastrukturę i kolejową, i drogową, i budownictwo, dotyczyło w szczególności tych kwestii. Jako polski zespół parlamentarny mamy wstępnie obiecane, że na przyszłym posiedzeniu Sejmu, czyli za dwa tygodnie, będziemy na ten temat rozmawiać. Natomiast przypominam, że w budżecie tych inwestycji nie ma, że mają się one rozpocząć dopiero. Z ponad trzyletnim opóźnieniem, czyli w roku 2019. I jeszcze jedna kwestia, jeszcze jedna kwestia. Jeżeli mówimy o infrastrukturze, to proszę pamiętać, że ważnym elementem jest również budownictwo. Ja sobie przypominam założenia kampanii wyborczej pis kiedy mówiono o tym, że jednym z najważniejszych zadań jest właśnie budownictwo. Mieszkańskie mówiono, przystok. tak jest, mówiono. A o... pozwoli pan, pani pośle, że do tej rozmowy wrócimy za kilka minut? Oczywiście, pozwolę. W naszym programie ciąg dalsze rozmowy z Tomaszem Kostusiem, posłem Platformy Obywatelskiej. I wracamy do tematu. Ponad 6 tysięcy mieszkań może powstać w ramach programu Mieszkanie Plus. Tak twierdzi rząd. Poseł opozycji Tomasz Kostuś, gość dzisiejszego programu, twierdzi, że nie. Dlaczego, panie pośle? No to by trzeba było zapytać panią premier Szydło, to by trzeba było zapytać pana ministra Adamczyka, który za te kwestie od, odpowiada. Ja tylko przypominam, że Prawo i Sprawiedliwość szło do wyborów pod hasłem budowy miliona nowych mieszkań. Mówiło o tym, jak to jest ważne dla młodych, jak to jest ważne dla Polaków, że mają no, na to pomysł, jak budować szybciej, jak budować więcej, jak budować taniej. Póki co okazuje się, że wielki sztandarowy program mieszkanie plus okazał się takim picem, przepraszam za, za określenie. No, ale przecież... Ponieważ jeżeli z miliona mieszkań do roku 2019 ma powstać jedyne 6 tysięcy, to jaki to sztandarowy program? A przypominam, pani redaktor, że Te w ciągu... 6 tysięcy to skąd ta liczba? No to są wyliczenia Ministerstwa Infrastruktury mhm. na podstawie listów intencyjnych, podpisanych w 16 miejscach w Polsce, niestety to w tych 16 miejscach... To jest ten pilotażowy program. To jest ten pilotażowy. Niestety w tych 16 miejscach nie ma Opolszczyzny. I to też jest odpowiedź na pani, na państwa pytanie, jak wygląda budżet państwa na rok 2017 z uwzględnieniem inwestycji opolskich. Pani... Niestety wśród tych 6 tysięcy mieszkań nie ma żadnej lokalizacji na terenie Opolszczyzny. To I jeszcze jedno, jeszcze jedno. Hmm. No, proszę dać mi e, pozwolić dokończyć. E, e, pani Redaktor, panie redaktorze, chciałbym przypomnieć, że tylko w latach 2014-2016 na podstawie rządowego programu Mieszkanie dla Młodych podpisano 70 tysięcy umów. Powtarzam, 70 tysięcy umów, a więc zrealizowano 10-krotnie więcej niż to, co rząd w tej chwili planuje do realizacji. Natomiast w całym okresie rządów Platformy IPSL-u podpisano 260 tysięcy umów z tego miliona mieszkań wybudowanych. I to są fakty, a z faktami się nie polemizuje. To ja jeszcze dopytam. Ja życzyłbym, wódze, ja życzyłbym takich efektów, takich wskaźników, takiej wykonywalności i takiej realizacji, takiego tempa, jaki miał poprzedni rząd. Proszę mi dać zadać pytanie. Proszę. E czy. Budowa tych mieszkań 6 tysięcy znalazły się w budżecie na przyszły rok? Tak, znalazły się, są te środki, natomiast mówimy tak naprawdę o rozpoczęciu. W tym, w ubiegłym miesiącu były podpisane listy intencyjne, natomiast program tak naprawdę rusza od roku przyszłego i te środki są zapisane. Natomiast to jest raz jeszcze, chcę powiedzieć, kropla w morzu potrzeb. A dopytywaliście Państwo, bo tu cały czas te 6 tysięcy mieszkań to jest pilotaż, a rozumiem, że jeżeli jest najpierw pilotaż, to potem już będzie ten właściwy program w całym kraju realizowany. Więc Ale kiedy to... po, na, po następnych wyborach, Pani Redaktora? No, no przypominam, że wybory wyborów jeszcze zgodnie... kilka lat zostało. No właśnie, a te mieszkania mają być wybudowane w roku, czy do roku 2019, tak? 6 tysięcy. Czyli przez 4 lata będziemy mieli tylko 6 tysięcy mieszkań w ramach specjalnego. Ekstra programu, który jest dedykowany młodym ludziom, tym, którzy nie mają zdolności kredytowej, by starać się o kredyt komercyjny, a jednocześnie nie są na tyle biedni, by ubiegać się o mieszkanie komunalne. Tak? Ja przy tej okazji przypominam, że tu w Opolu bardzo dobrze funkcjonuje TBS. Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Sam z, z dobrodziejstw tego TBS-u przez wiele lat korzystałem wtedy kiedy jeszcze nie miałem jakiejkolwiek zdolności kredytowej, by, by, by wystąpić o e, taki kredyt, który pozwalałby na swoje mieszkanie czy swój dom. E, I muszę powiedzieć, że, że ten opolski program TBS był właśnie takim pierwszym w kraju programem, który, którego właściciele mogą w niedalekiej przyszłości starać się o wykup tego mieszkania. I ten program to gwarantuje. I myślę, że, że zamiast wymyśleć, Jakiś program Mieszkanie Plus, z którego niewiele wynika. Mówię tutaj o faktach, o liczbach, o, o ilości oddanych mieszkań. Można się było posłużyć doświadczeniami miasta Opole w realizacji mieszkań dla młodych, w których niski czynsz. Przy założeniu, że ten teren aportem wniesiony przez skarb państwa pozwala na niską ratę, w jakiejś perspektywie 10-15 lat pozwala by to mieszkanie wykupić. A dopytywał pan, dlaczego na Opolszczyźnie nie powstaną te mieszkania w programie pilotażowym. I jeszcze kolejne od razu zadam pytanie, czy pytał pan o to, czy w dalszych latach będą budowane te mieszkania na Opolszczyźnie? Ja przygotowałem interpelację w tej sprawie, ponieważ ten czas, jaki mamy na zadanie pytań w czasie debaty budżetowej jest bardzo krótki, to jest minuta nie sposób się odnieść do wszystkich rzeczy, do wszystkich kwestii. Natomiast interpelacja zawsze daje gwarancję odpowiedzi na wszystkie pytania, które poseł ministrowi zadaje. I jest już odpowiedź? Jeszcze nie. Do rozmowy wrócimy za chwilę. Loża radiowa. A w programie wracamy do rozmowy z posłem Platformy Obywatelskiej Tomaszem Kostusiem. Panie Witam Państwa. Panie pośle, jak pan myśli, będzie reforma edukacji, czy nie będzie? Bo pojawiały się takie głosy, że być może minister Zalewska się z tego wycofa. Oby nie było i straszna spanie od takich chorych niepotrzebnych y, pomysłów tak dobrej zmiany w systemie oświaty. Y, ja nie tak dawno y, kilka tygodni temu tu na antenie Radio Opole mówiłem, że tej reformy nie da się przeprowadzić, ponieważ w tak krótkim czasie Trudno napisać i podstawy programowe, i przygotować podręczniki, a przede wszystkim przygotować odpowiednie rozporządzenia dla samorządów. Wydaje się, że, że rzeczywiście rządzący nie będą w stanie od 1 września 2017 tej reformy zrealizować tak zwanej reformy, Dlaczego? przepraszam, bo tak zwana reforma oznacza chaos oznacza bałagan, oznacza niepotrzebne wydatki. Ale to jest I oznacza dewastację, się, tak? Pani redaktor. i. Żadne to konkretne oznacza, informacje nie docierają jeszcze do Państwa. I to oznacza dewastację tego, co przez te lata udało się zrobić. Ten system trójstopniowy w polskim, systemie, w polskim systemie oświaty się sprawdza. Świadczą o tym wyniki badań naszych gimnazjalistów. System okrzebu i jakakolwiek zmiana jest tutaj Niepotrzebna jakakolwiek zmiana będzie wywoływać niepotrzebny chaos, a przede wszystkim koszty. Koszty, które spadną przede wszystkim na samorządy. Proszę pamiętać, że organem prowadzącym nie jest minister, nie jest pani Anna Zalewska, tylko są samorządy. A więc to samorządy w trudnym czasie, czasie, w którym ledwo wiążą koniec z końcem, dopinając budżety, w czasie kiedy muszą y, przeznaczać środki na wkłady własne, by ubiegać się o dofinansowanie ze środków unijnych będą musiały ponosić koszty tej niepotrzebnej reformy. Pani redaktor pyta, czy to jest przesądzone. No, o to by trzeba było pytać panią premier, natomiast ja czytam, ja słucham, ja biorę udział w tych, w tych sejmowych debatach i widzę, że już następuje takie, takie, takie delikatne, lekkie wycofywanie się. Oby tak było, ponieważ ta reforma szkodzi nie tylko samorządom, mówiliśmy o tych kosztach, szkodzi nie tylko o środowisku nauczycieli, przecież zwolnienia są absolutnie przesądzone. Proszę pamiętać, że wtedy, kiedy mówiliśmy o reformie, o tak zwanej reformie, gdzie cofnęliśmy sześciolatki do przedszkoli, pani Anna Zalewska zapewniała nas, że to będzie bezkosztowe. Pani Anna Zalewska mówiła o tym, że w ogóle żaden nauczyciel nie straci pracy w związku z tak zwaną reformą. Warto przypomnieć, że tylko na Opolszczyźnie 70 nauczycieli straciło w związku z tą tak zwaną reformą pracę. W warto, warto przypomnieć, że nasze samorządy straciły ponad 25 milionów subwencji oświatowej w związku z cofnięciem sześciolatków do. Do przedszkoli. A więc sprawa jest bardzo poważna. Delikatne szacunki Związku Nauczycielstwa Polskiego mówią o tym, że pracę może stracić 35-36 tysięcy nauczycieli. Proszę do tego dodać jeszcze pracowników, którzy nie są nauczycielami, a są pracownikami administracji szkolnej. A tak Ale naprawdę największe... panie pośle, panie... zauważając, co mówi i pani minister, i związki zawodowe, to te dwie grupy łączy jedna sprawa. Praca nauczycieli. W tej kwestii akurat i związki minister się zgadzają. Jeżeli chodzi o dzieci, co z dziećmi, tutaj słyszymy mniej informacji. Nie wiem skąd akurat tyle atencji poświęca się aż pracy nauczycieli. Przerwał mi Pan. Właśnie chciałem no. powiedzieć, że największe straty będą, jeżeli chodzi o dzieci, o ich przygotowanie. O ich właściwą edukację, by konkurować nie tylko na rynku krajowym, ale również na rynku europejskim. Proszę pamiętać o tym, że nasz, nasi gimnazjaliści awansowali w ciągu ostatnich 8 lat z miejsca 14 na miejsce 4. To potwierdza, że system edukacji gimnazjalnej się sprawdził. Nie burzmy tego, nie dewastujmy tego, nie cofajmy się do PRL-u. Ten system na pewno nie spowoduje, czy ta zmiana systemu, likwidacja gimnazjów, na pewno nie zbliży nas do standardów europejskich, na pewno nie spowoduje, że nasze dzieci będą lepiej wyedukowane, będą bardziej innowacyjne, będą bardziej kreatywne. Ja widziałem nie tyle podstawę. Programową, bo nad nią jeszcze ministerstwo pracuje, widziałem założenia. Z tych założeń przecież wynikało, że w liceum będzie tylko przez pierwszy rok informatyka, a więc kosztem takich zajęć matfis, kosztem zajęć przedmiotów ścisłych ma być na przykład więcej lekcji historii. To jest, jeszcze raz podkreślam, niepotrzebne, to bardzo mocno uderzy nie tylko w nauczycieli, nie tylko w samorządy, ale przede wszystkim w dzieci. No jedni mówią, Fis że edukację. historia w szkole jest potrzebna, drudzy, że nie. Zostawimy jest potrzebna pani redaktor, ja tego nie kwestionuję. Sam pisałem maturę z historii. Uważam, że by mówić o przyszłości, ważna jest wiedza o przeszłości i, i nie chciałbym tego kwestionować. Natomiast... A my pewnie jeszcze w programie do tej przyszłości dzieci będziemy wracać. Ale nie wracać. przesadzajmy w proporcjach. Tak, bo najczęściej się mówi właśnie o przyszłości Dokładnie nauczycieli. Tak. Szczególnie w tej kwestii, jeżeli spada liczba dzieci w szkołach, no to dlaczego ma pracować tyle samo nauczycieli, co chociażby do tej pory też się zastanawiam. Edukacja to jest inwestycja w przyszłość. To jest jedno z najważniejszych wyzwań i zadań, za które odpowiada rząd i samorząd. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Tomasz Kostuś, poseł Platformy Obywatelskiej. Dziękuję. Do usłyszenia.